I witamy serdecznie bramami i zawodnikom obydwu zespołów oktawy sędziowską. Kolejne spotkanie o mistrzostwo trzeciej ligi, którym drużyna Tarnobrzeskiej Siarki podejmuje zespół klubu sportowego Wiązownica i tradycyjnie zwycięstwa.
I proszę Państwa, pierwsza bramka dla naszego zespołu, a jej zdobywcą. Piętra naszej trybuny będziecie Państwo mogli pospożywać Tarnobrzeg oraz zakłady chemiczne Światopol Tarnobrzeg. Thank you.
Słyszycie? Numerem 11 Marcin Kumorek. Wojsko wejdzie numer 10, kartę Trusiński. Drużyna Jarnoże z Kieciarki w drugiej była. Przypomnę Państwu, że bramkę dla naszego zespołu. Tak się bawi siareczka.
I jeszcze raz gratulujemy zespołowi zwycięstwa. Siarka na nożek, Wiązownica 1-0. Po pierwsze chciałbym podziękować swoim zawodnikom za ten mecz. Włożyli dużo zdrowia, zostawili dużo zdrowia na tym boisku, bo ciężko było. Było widać, że w pierwszej połowie bardzo cierpieliśmy. Musieliśmy bardzo nisko bronić, musieliśmy bardzo blisko grać siebie. Widzieliśmy, że Siarka może nas tak wysoko zaatakować i w jaki sposób może przeprowadzać akcje ofensywne. No ale w drugiej połowie wydaje mi się, że taki wyrównany mecz był, bo i w jedną stronę, i w drugą stronę stwarzali drużyny sobie sytuacji. I tak jak Siarka mogła nam strzelić drugą bramkę, tak samo my, wydaje się, mogliśmy strzelić bramkę wyrównaną. Gratuluję drużynie Siarki zwycięstwa. Jedziemy do domu bez punktu. Liczymy na to, że w następnym meczu uda się nam zgarnąć całą pulę. To okaże się po ostatniej kolejce, ile drużyn spada. My nie patrzymy na drugą ligę, tylko my musimy patrzeć na siebie. No, misja ratunkowa, no nie wiem, czy misja ratunkowa, bo przyjął zespół nad strefą spadkową. No nie patrzymy tam, że ktoś spadnie, ktoś zostanie. My liczymy na siebie, musimy grać o 3 punkty w każdym meczu, musimy punktować i wtedy nie będziemy patrzeć, czy ktoś spada z drugiej ligi, czy ktoś zostaje w drugiej lidze, czy gdzie jesteśmy, na którym miejscu od końca my jesteśmy. Nie, my chcemy grać, my chcemy wygrywać, my chcemy iść do góry i patrzeć tylko i wyłącznie do góry. I tak podchodzimy do każdego meczu, tak podchodzimy do każdego przeciwnika i tak chłopacy nastawieni w szatni. Że nie patrzymy na tabelę, że ktoś jakoś tam gra. Jak będziemy liczyć, że ktoś przegra, no to nic z tego nie będzie. Musimy liczyć tylko wyłącznie na siebie. Przede wszystkim chciałem pogratulować chłopakom zagrania bardzo dobrego meczu, bo ta końcówka czy fragmenty drugiej połowy to też nie mogą przesłonić tego, że my zagraliśmy tutaj bardzo dobry mecz, że różnica między nami a drużyną gości no była bardzo duża. W operowaniu piłką, w jakością, kiedy tylko zespół z Wiązownicy próbował wyjść do nas wyżej, my bez problemu wychodziliśmy spod pressingu, mimo tego, że w bramce debiutował Konrad Cymer, z czego też bardzo się cieszymy, bo zadebiutował w takim momencie z drużyną, która broni się przed spadkiem o 28 punktów i wiedzieliśmy, że tutaj no, Wiązownica zrobi wszystko, żeby jakieś punkty stąd wywieźć, bo tak naprawdę 40 punktów przy sytuacji w drugiej lidze może nie dać utrzymania, także myślę, że na dole jest bardzo trudna sytuacja każdej z drużyny, dlatego no, wiele tych drużyn gra z nożem na gardle. W drugiej połowie Wiązownica miała, no, z tego co sobie przypominam, jedną sytuację po stałym fragmencie. Konrad Cymerys nam pomógł i obronił tą sytuację, ale no, więcej sytuacji sobie nie przypominam. Myślę, że kontrolę mieliśmy jeszcze większą niż w meczu w Wiązownicy, gdzie zremisowaliśmy 1-1. Mieliśmy kilka sytuacji, żeby ten mecz zabić. Tak się nie stało i jakaby drużyna tutaj nie była, czy z dużo niższych lig, to bramkę zawsze możemy stracić po jakimś długim wykopie, po stałym fragmencie, po jakimś błędzie obrońców, także ja mogę tylko pogratulować chłopakom, bo naprawdę myślę, że w wielu fragmentach graliśmy bardzo dobrą piłkę i zabrakło tylko więcej bramek, żeby ten wynik był efektowny, ale też nie można zapominać o tym, że nie zawsze się strzeli tych bramek dużo, ale przede wszystkim też pokazaliśmy bardzo dobrą obronę, bardzo szczelną, dobre fazy przejściowe, gdzie praktycznie wszystkie kontry Wiązownicy próbowaliśmy i w większości nam się to udawało, gdzie zabijaliśmy w zarodku. Także ja mogę tylko chłopakom podziękować i mamy kolejny mecz zwycięski, kolejny mecz bez porażki. Będziemy chcieli jak najdłużej się utrzymywać tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy. My oczywiście cieszymy się, że tych meczów nie przegrywamy, że praktycznie z meczu na mecz coraz lepiej gramy. Też chciałem podkreślić, że świetnie była dziś przygotowana płyta boiska i dlatego też no, my bardzo dobrze wyglądaliśmy, bo była szybka, była krótko ścięta trawa, także takie boiska, które lubimy. I myślę, że do Białej Podlaskiej pojedziemy, też będzie podobne warunki, dlatego też jestem pewny, że pokażemy się z dobrej strony. Uznaliśmy, że Konrad już jest gotowy, trenuje z nami długo, miał cały okres przygotowawczy. W zimie praktycznie bronił na równi z Hirkiem i z Andrejem. Na treningach prezentuje się naprawdę świetnie, ogólnie odkąd ja przyszedłem i widziałem pierwszy raz Konrada. Jeszcze za czasów drugiej ligi, a teraz to są dwa inni bramkarze. To jest chłopak, który no, niesamowicie urósł. I myślę, że dzisiaj nawet swoją pewnością siebie, gdzie chłopak z rocznika 2008, to każdy z nas może sobie pomyśleć, z których my jesteśmy roczników, a on już na poziomie trzeciej ligi broni i broni naprawdę dobrze, bo miał trudny mecz, długo nic się nie działo pod jego bramką, a mimo to
on w decydującym momencie zachował czujność i nam pomógł.